10 najlepszych odsłon serii GTA. Przedstawiam tylko najlepszą dziesiątką. Oparta lista została na ocenach graczy, czyli odsłony, które uzyskały mniej niż 7,3, bo tyle wynosi miejsce dziesiąte, odpadają z listy. Także ocena 7,3 GTA z roku 1997. Pierwsze wydanie tej gry. Gracz może przechadzać się po mieście, jeździć po nim samochodem lub motocyklem, albo wykonywać misje od zwykłych zleceniodawców. Gra rozpoczyna się w Liberty City, tam gracz przechodzi pierwsze misje w grze, walcząc o przetrwanie. Po przejściu treningu i zdobyciu odpowiedniej ilości pieniędzy, dalsza rozgrywka odbywa się w San Andreas, a następnie w Vice City. Wszystkie miasta mają odmienną zabudowę, w każdym mieście inaczej wyglądają też pojazdy, jakimi gracz może się poruszać. W grze występują trzy duże rozbudowane miasta, ukończenie każdego z nich zostało podzielone na dwa etapy. GTA zostało uznane za bardzo drastyczną, brutalną i wulgarną grę. Wiele organizacji nadało jej ocenę plus 18. GTA 2 z roku 1999, ocena 7,6. Zadaniem gracza, podobnie jak w poprzedniej części, jest zdobycie określonej ilości pieniędzy, co umożliwia przejście do kolejnego poziomu, czyli dzielnicy miasta. Otrzymuje się je za dokonywanie przestępstw, morderstw, kradzieży pojazdów, niszczenie mienia, ucieczkę przed policją, przede wszystkim za wykonywanie zadań zleconych przez przedstawicieli gangów występujących w danym mieście. Możliwa jest również gra wieloosobowa. Akcja gry osadzona jest w niedalekiej przyszłości w fikcyjnym mieście nazywanym Anywhere City. Głównym bohaterem jest Cloudy Speed, przestępca świeżo wypuszczany z więzienia, który pracuje dla 7 różnych gangów. GTA Liberty City Stories z roku 2005, ocena 7,8. Akcja GTA Liberty City Stories rozgrywa się w 1998 roku, 3 lata przed wydarzeniami przedstawionymi w GTA 3 w mieście Liberty City, wzorowanym na Nowym Jorku. Głównym bohaterem jest Tony Cipriani, postać, dla której można było pracować w GTA 3. W ciągu fabuły gry występują różne postacie, które znajdują się w GTA 3 oraz w Vice City. Gra spotkała się z pozytywnym odbiorem recenzentów, jednakże w porównaniu z innymi częściami nadal to jest bardzo nisko. GTA Vice City, czyli gra z 2002 roku, o ocenie 8,4. Akcja gry toczy się w fikcyjnym mieście Vice City, opartym na Miami w stanie Floryda w 1986 roku. Jego nazwa nawiązuje do oryginalnej nazwy amerykańskiego serialu Policjanci z Miami, czyli Miami Vice. Ubrania przechodniów z tamtego okresu, refleksy i wszędzie panujące pastelowe kolory to główny element tej gry. Gracz wciela się w rolę Tomiego Versettiego, który dopiero co opuścił więzienie i rozpoczyna dalszą współpracę ze swoim byłym przełożonym, Sonem Forellim. Jego zadaniem jest założenie nowej filii narkotykowej w Vice City, jednak o transakcji dowiedziały się także tamtejsze służby porządkowe, wskutek czego Tommy stracił cały powierzony mu dorobek oraz pieniądze przeznaczone dla Sonego. Jego zadaniem jest odzyskanie utraconych pieniędzy. W międzyczasie Tommy poznaje Lensa, którego starszy brat został zabity przez policję. Vice City zostało uznane za bardzo drastyczną i wulgarną grę przez wiele grup i organizacji. Niektórzy sugerują, by opiekunowie kontrolowali poczynania młodszych graczy w tej grze i tłumaczyli im, że wszystko, co pokazuje się na monitorze, nie może wydarzyć się w świecie rzeczywistym. W 2003 roku Kubańczycy i Haitańczycy spotkali się na Florydzie, by zaprotestować przeciw grze, twierdząc, że zachęcona ludzi do krzywdzenia imigrantów z obydwu tych nacji. Rockstar Entertainment wydał oświadczenie, w którym potwierdził, że rozumie niepokój Kubańczyków i Haitańczyków. W następnym oświadczeniu Interplay zgodził się na usunięcie wielu linii dialogowych, włączając w to tekst „zabić wszystkich Haitańczyków”. Akurat ta wypowiedź w grze odnosiła się do dealerów narkotykowych znajdujących się w grupach Haitańczyków, ale nie do wszystkich członków tej grupy. GTA 3 z roku 2001, ocena 8,5. Gra była przełomem zarówno dla serii, jak i dla całego świata gier komputerowych. GTA 3 od razu zyskało sobie dobrą opinię zarówno u graczy, jak i recenzentów.
W momencie wydania wielokrotnie udało jej się uzyskać ocenę 10 na 10. Trzecia część jest pierwszą serii, która została osadzona w całości w trójwymiarze. Nowością była szczegółowa grafika i pieczołowicie odwzorowane modele samochodów, różnorodność i poziom trudności misji. Gracz wciela się w Claudiego, żyjącego w mieście Liberty City. Samo miasto podzielone jest na trzy części, do których dostęp zostaje umożliwiony wraz z rozwojem fabuły. Po mieście poruszają się mieszkańcy sterowani przez sztuczną inteligencję, których nastawienie do protagonisty uzależnione jest od fabuły i poczynań gracza. Gracz ma pełną dowolność w tym, co robi. Może wykonywać misje związane z głównym wątkiem fabularnym, jeździć taksówką, ambulansem, wozem strażackim czy radiowozem. Postać może walczyć wręcz, rzucać granatami lub używać broni palnej. Dodatkowo może jeździć metrem, prowadzić dowolny samochód czy łódź. Gdy postać złamie prawo, na przykład strzelając do innej osoby, stopień zainteresowania przez policję wzrośnie. W całym Liberty City rozlokowane są gangi, również nawiązujące do tych prawdziwych. Po początkowej premierze gry w Australii została ona wycofana ze sklepów ze względu na zbyt dużą brutalność. Różni krytycy wysuwali przypuszczenia, że dzieci grające w tego rodzaju gry mogą wykazywać socjopatyczne stosunki do otoczenia. Dodatkowym problemem okazał się zamach na World Trade Center, który miał miejsce w trakcie tworzenia tej gry. Z tego względu trzeba było usunąć z gry wszelkie elementy związane w jakiś sposób z zamachem. Z okazji dziesięciolecia premiery GTA 3 przedstawiciele Rockstar Games udzielili wielu odpowiedzi na pytania graczy odnośnie gry. W części z nich zaprzeczyli, jakoby w wersji beta znajdowały się misje terrorystyczne czy też autobusy pełne dzieci. GTA The Lost and Damned, wydana w 2009 roku z oceną 8,6. Fabuła tego rozszerzenia opowiada o losach gangu motocyklowego znanego jako The Lost. W jego szeregach dochodzi do pewnych problemów i kłótni o władzę. W grze wcielamy się w postać Johnego Klebica, kontrolującego sytuację w grupie na czas nieobecności właściwego przywódcy, Billego Greya. Kiedy jednak impulsywny i brutalny Billy powraca z odwyku, rozpoczyna się prawdziwe piekło. Wszystkie zawarte uprzednio przez racjonalnego Johnego sojusze zostają zerwane, a między przyjaciółmi rozpoczyna się walka o władzę. Na horyzoncie pojawia się także nowy przeciwnik, konkurencyjny gang Angels of Death, z którym trzeba się zmierzyć. GTA The Ballad of Gay Tony. Ballada o geju Tonym opowiada o niejakim Luisie Lopezie. Pełni on rolę pełnoetatowego gangstera oraz asystenta legendarnego króla nocnych klubów Tonego Prince'a, znanego również pod pseudonimem Gay Tony. Nasz szef wpadł w tarapaty, podpadając włoskiej i rosyjskiej mafii, a że sam przywykł do hulaszczego trybu życia, nie potrafi sam poradzić sobie z problemami. Naszym zadaniem jest pomóc mu się z nimi uporać, stosując przy tym wszelkie możliwe środki. GTA 4, wydana w 2008 roku z oceną 8,7. Głównym bohaterem fabuły jest Niko Belić, weteran wojny z Jugosławii. Przyjeżdża do Ameryki zachęcony listami od swojego kuzyna Romana, który opowiada mu o nich, o amerykańskim śnie. Na miejscu okazuje się, że Roman nie jest wcale miliarderem, tylko właścicielem upadającej firmy taksówkarskiej. Roman staje się pierwszym zleceniodawcą głównego bohatera i zapoznaje go z lokalnym świadkiem przestępczym. W miarę postępu w grze gracz poznaje nowe postacie, które zazwyczaj mają dla niego jakieś zlecenia. Gra została bardzo dobrze przyjęta przez graczy, po pierwsze ze względu na głównego bohatera, który już nie był wielkim gangsterem, który chce odnieść sukces, ale był zwykłym człowiekiem z Europy Wschodniej, który wpakował się w niezłe tarapaty, a po drugie gra posiadała bardzo depresyjny klimat, nieobecny w poprzednich odsłonach gry. GTA San Andreas, wydana w 2004 roku z oceną 8,9. Wydarzenia w grze dzieją się w 1992 roku. Wiele misji, w których gracz bierze udział, jest odzwierciedleniem różnych wydarzeń z początku lat 90. mających miejsce w Kalifornii. Na przykład akcja filmu Terminator 2 czy zamieszki w Los Angeles. Gracz wciela się w postać afroamerykanina Carla Johnsona, który po 5 latach spędzonych w Liberty City wraca do Los Santos. San Andreas jest parodią dwóch rzeczywistych stanów, czyli Kalifornii i Nevady.
Carl Johnson opuścił Los Santos po śmierci młodszego brata. Wrócił teoretycznie tylko na pogrzeb zamordowanej matki, jednakże gdy zauważa, że zarówno rodzina, jak i jego gang są w rozsypce, postanawia zostać. W dodatku podczas powrotu do domu z lotniska Carl natyka się na trzech skorumpowanych funkcjonariuszy policji. Polaka, Pulaskiego, Hernandeza oraz Tenpeniego, któremu głos podkładał Samuel L. Jackson. Ci wrabiają Karla w zabójstwo policjanta, przez co ten nie może opuścić stanu. Po pogrzebie Karl zostaje w Los Santos i zaczyna wykonywać zadania dla swoich przyjaciół, aby tylko uratować swoich najbliższych. GTA V, wydane w 2013 roku z oceną 9,3. Kolejna reedycja tej gry zaplanowana jest na 2021 rok na konsolę PS5. Ta gra była wydana na konsolach trzech generacji i nadal jest aktualna. Otóż GTA cieszy się wysoką popularnością na świecie wśród graczy wszystkich platform ze względu na wysoką jakość graficzną, grywalność oraz możliwości. Główna fabuła zaczyna się w Northampton około 2004 roku, gdy Michael, Trevor i ich przyjaciel Brandon napadają na lokalny bank. Po zgarnięciu łupu na zewnątrz czeka oddział policji. Gangsterom udaje się uciec, jednakże nie wszystkim. Głównymi bohaterami gry są Michael, Trevor i Franklin. Michael jest urodzonym w 1965 roku na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych mężczyzną, świetnym strzelcem, agentem FBI, a właściwie FIB, ponieważ w grze mamy parodię, ma problemy z rodziną, pakuje się w niezłe tarapaty i musi spłacić dług gangsterowi. Trevor jest psychicznie chorym człowiekiem wyrzuconym z wojska, który od czasu do czasu lubi zrobić coś dziwnego. I Franklin, czyli typowy chłopak z biedniejszych dzielnic, czarnoskóry, który pakuje się w gangsterskie porachunki. No, gra jest świetna, każdy kto grał przyzna rację. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, A to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć!